Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z Shein. Zresztą tak jak po tytule pewnie widzicie. Ja wiem, bo Ola mówiła, że przy Shein jest cała awantura. Ja do tego nie wchodzę, tego tematu dzisiaj nie podejmuję. Natomiast mam od nich zamówienie, które już powinno być dawno nagrane. I po prostu nagrywam, bo na to się umówiłam i tyle. Najzwyczajniej, to nie jest żadna płatna współpraca. Wybrałam sobie trochę ciuchów i najzwyczajniej chciałabym Wam je pokazać. Pokażę Wam naprawdę fajne spodnie. Mam też dwie rzeczy, które niestety nie trafiły w moje gusta i w mój rozmiar. Także też Wam je pokażę, ale już powiem Wam dokładnie, o co chodzi. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, co ja tym razem upolowałam w tym Shein'ie, to zapraszam do oglądania, bo myślę, że warto. Bo mam kilka naprawdę fajnych perełek, także zaczynamy. Dobra, zacznijmy od pierwszej rzeczy. To jest bluzka, która to właściwie... namówiła mnie na to, żeby złożyć tam zamówienie. I teraz tak, to jest bluzeczka z, no jak zwykle bywa, z ulubionego materiału w Shein, czyli z poliestru. Jest takim tutaj ala zdobieniem, jest granatowa, ma długie rękawy, do tego rękawy też zakończone są również tym zdobieniem, który macie tutaj przy kołnierzyku. Wygląda naprawdę fajnie. Jedyny jej mankament jest taki, że jak podniosę ręce, to tutaj z tyłu, widzicie, tutaj się wszystko blokuje. No, to nie jest zbyt wygodne, natomiast jeżeli macie ją założyć do garnituru i po prostu, nie wiem, stać na jakiejś imprezie, to myślę, że będzie ok. Jeżeli nie, to ja bym wzięła rozmiar większy, chociaż nie wiem jak tutaj z ramionkami przy rozmiarze większym. Bardzo mi się podoba ta bluzeczka, ale to nie jest bluzka dla osób tak jak ja z, nazwijmy to, większymi tutaj barami, tylko dla na po prostu drobniejszej budowy. Jest przepiękna, śliczna po prostu, mi się strasznie podoba. Tutaj wszystko jest bardzo ładnie obszyte, ładnie to wygląda, no wygląda naprawdę fajnie. No po prostu naprawdę fajnie. Wiem, większość z Was powie, tak, ale to jest poliester. Jak wszystko teraz. Jak prawie wszystko teraz, także no niestety, ale spodobała mi się. Jest taki materiał, chciałam ją wypróbować, także tak oto wygląda ta tutaj piękna, piękna bluzeczka. Dalej mamy spodnie, tak zwane haremki. Już Wam pokazuję, o co dokładnie chodzi. Moje kapcie tutaj w ogóle wystają. Już je chowam, żeby nie było, że kapcie będą tutaj pierwszym tym. Zobaczcie, tutaj są takie spodenki. Ja mam je dość wysoko tutaj założone. One są oczywiście na gumce, mają po boku takie guziczki. Są naprawdę z fajnego w dotyku materiału. Tutaj jeżeli chodzi o nogi, no tak jak widzicie, one są trochę nad kostkę, powiedzmy 7/8 w ten kształt. Ja akurat bardzo mi się podoba taka długość u mnie, bo u mnie to po prostu jeszcze wydłuża troszeczkę te nogi. Na dole jest ściągacz. Ten ściągacz w żadnym wypadku nie jest jakiś bardzo mocny, tym podobny. On tutaj po prostu sobie wisi, żeby jakby spiąć te spodnie do dołu. Bardzo ładnie, podobają mi się strasznie te guziki. Mam nadzieję, że je widać tutaj w... Zresztą ja może fokusuję na siebie, bo widzę, że się nie fokusuję. Może teraz będzie widać. Tak jak, o, tutaj teraz je widać. Zobaczcie, takie guziczki. Strasznie mi się to podoba. Jedyne co, to tutaj jest to dość obszerny materiał. Nie, obszerny jakby cały kształt tych spodni. Więc jeżeli ktoś tutaj ma więcej niż ja, to faktycznie bez problemu się zmieścicie. Natomiast jeżeli nie, no to będziecie wyglądały tak jak ja. Myślę, że to wygląda całkiem sympatycznie. Moje turbodupsko się zmieściło, więc myślę, że jak najbardziej jest ok. Podoba mi się. Podobają mi się te spodnie, są naprawdę fajne, są naprawdę wygodne, ale one są też takie troszeczkę cieplejsze. To nie jest tak, że one są takie bardzo, bardzo cienkie i przez to, że są cienkie, to wiecie, to mogą być na lato. No nie, ja osobiście niestety uważam, że nie. One są jednak takie troszeczkę grubsze, bardziej jesienne. Do nich były fajnie wyglądały albo wysokie buty, takie wiecie, za kostkę, wtedy naprawdę by to całkiem zacnie wyglądało, albo no nie wiem jeszcze jakie. Albo jakieś takie krótkie, jeżeli lubicie, jak jest zimno. Także tak, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, którą mam, która bardzo mi się spodobała, z tego względu, że wzięłam sobie takie poncho. Tylko moment, ja muszę je odwrócić porządnie, żebyście je dobrze widzieli. Takie poncho w kwadraty, a raczej nie wiem, co to jest. No nazwijmy, to nie są kwadraty, to są jakieś rąby i inne rzeczy. Natomiast to poncho jest mega obszerne. Wzięłam je z zamysłem dla mojej babci,
albo dla mojej mamy, żeby po prostu miały cieplutko. Jest cudnie wykonane, jest mega mięciutkie. Bardzo podoba mi się ten wzór. Możecie powiedzieć, że jest brzydki, ale mi się bardzo podoba. Pod spodem, tak jak widać, wygląda tak. Ładnie obszyty, jest mega ciepły, więc jak się zawiniecie w to, to po prostu bajka. Jeżeli chodzi o długość, no to długość jest, zresztą nie wiem, czy ja wam pokażę to na tym aparacie nieściągniętym w dół. O, teraz zobaczcie, długość jest taka. On tutaj oczywiście ma nierównomiernie jest rozłożony, bo przecież, ale jeżeli chodzi o to, to bez problemu wam zakryję tutaj kubkę. Także tak, moja babcia albo moja mama dostaną to poncho i będą mogły sobie po prostu spokojnie siedzieć. A wiecie, że teraz ogrzewanie będzie drogie, więc trzeba będzie po prostu sobie z tym jakoś poradzić. Nie no, żartuję oczywiście, każdy będzie ogrzewał. Natomiast tak, z tego względu, że mi się spodobało, pomyślałam o nich, więc otóż jest. Przebieram się jeszcze w jedną parę spodni i pokażę wam zaraz, chociaż mogę wam pokazać w ogóle na samym początku te dwie rzeczy, które mi się nie sprawdziły. Które niestety dla mnie nie są dobre. Czasami tak bywa. Po pierwsze, to mam taką śliczną bluzeczkę. Bluzeczkę tutaj wam zrobię w ogóle, jak wygląda dokładnie ta bluzeczka na modelce. To jest taka bluzka, która tutaj macie pod szyję. Do tego jest na ramionka i ma taki długi rękaw. Niestety ona jest za mała. Niestety jest na mnie za mała i no nie wygląda to zbyt okazale, dlatego ja jej po prostu nie przymierzam. Natomiast zobaczcie, ona jest śliczna, ona jest naprawdę bardzo ładna, zobaczcie, jakie tutaj są fajne rzeczy. No niestety, ja w każdym układzie, ona pewnie powędruje gdzieś w świat, natomiast ja bardzo bym chciała, żeby ona była dobra, ale nie jest, więc zostawiam ją tak jak jest. I druga rzecz, która niestety mi też nie podpasowała, to jest bluza. Bluza z kapturem. Taka o, tutaj proszę was bardzo. Natomiast ta bluza jest dziwna. Ona ma tak dziwny materiał, że ja zaraz zaczynam się drapać, jak tylko go dotykam, więc niestety nie. Ona ma też kapturek. Pokażę wam, jak tutaj wygląda wszystko na modelce. Jest to fajna bluza, jeżeli ktoś lubi takie bluzy właśnie z takiego dziwnego materiału. On jest mega ciepły, ale jest taki mega dziwny, więc no niestety, ale nie dla mnie. Kompletnie nie dla mnie. Szkoda, bo szukam właśnie fajnej bluzy, która mogłaby, wiecie, być taka wyjazdowa, gdzie mogłabym założyć do samolotu, po prostu dobrze się w niej czuć i tyle. Przebieram się jeszcze, mam dla was jeszcze jedne spodnie, które bardzo chciałam wam pokazać, bo są naprawdę całkiem spoko. Także tak, przebieram się i zaraz pokazuję wam się w nowych spodniach. Jeszcze zanim przejdziemy do spodni, to pokażę wam, mam jeszcze taki piękny szal kaszmirowy, delikatny, śliczny. Pora go zacząć nosić, ja go cały czas, że tak powiem, trzymałam, żeby wam po prostu pokazać, jaki on jest śliczny. Myślę, że on całkiem ładnie do mnie pasuje. Ła, czekajcie. Zobaczcie, myślę, że chyba fajnie. Ja lubię takie niebieskie. Jest mega delikatny. Nie wiem, czy zobaczycie, ale on jest taki bardzo puszysty. Taki, pewnie nie zobaczycie. No ale nieważne, ale jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o na przykład zawiązanie go sobie tutaj jakoś ładnie, albo coś, jest mega miękki, więc naprawdę będzie mi fajnie, myślę, służył. Zobaczymy, jak będzie po praniu, jedne co to puszcza kłaki, więc to trzeba brać pod uwagę. Zmieniłam sobie na bluzkę z zupełnie innego sklepu, bo tam po prostu, wiecie, mam ruchy tutaj, więc mogę sobie wszystko wam pokazać. I teraz tak, jeżeli chodzi o spodnie, to są spodnie dresowe. To są takie spodnie dresowe, których ja będę używała pewnie w domu. One są mega obszerne, zobaczcie, jakie one są duże. Mają na dole ściągacz, tutaj jest oczywiście gumka i tutaj ponownie jest mnóstwo, po prostu mnóstwo miejsca. Żeby to nie wyglądało dziwnie, ale jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Więc jeżeli jesteście z tych, które tutaj mają większą oponkę, to spokojnie się zmieścicie. Mamy kieszonki, ładnie to wygląda, one są naprawdę bardzo fajne. Dobrze są jakościowo, są dobrej jakości, są bardzo fajnie wykonane. Do tego macie tutaj oczywiście napisy. Te napisy nie wiem po ilu się spiorą, bo pewnie się będą spierać, tak jak większość rzeczy z Shein, jeżeli ma takie właśnie napisy. Natomiast tak czy siak, mi się akurat osobiście bardzo podobają. Mi się osobiście akurat bardzo podobają. Musiałam zmniejszyć trochę oświetlenie, bo niestety, ale strasznie daje po oczach
i ten film byłby prześwietlony. Natomiast powiem Wam tak, te spodenki, jeżeli chodzi o takie domowe chodzenia, jak najbardziej ok. Ja na razie ze spodniami Shein zaczynam. Ja muszę mieć tutaj po prostu taki, wiecie, no, moment, gdzie będę mogła sobie spokojnie coś zobaczyć, porównać, czy to mi pasuje, czy nie. Nigdy u nich nie zamawiałam takich spodni, więc muszę mieć kilka zamówień i zobaczyć, które style mi po prostu najbardziej odpowiadają. Dlatego na razie przychodzę do Was z tym. Mam nadzieję, że i tak Wam się spodobało. Dajcie znać, jakie Wy spodnie zamawiacie z Shein'u, bo jestem ciekawa, czy to tylko ja jeszcze tam nie zamawiałam spodni, czy Wy też. Także tak, dajcie mi proszę znać, ja tymczasem zostawię Wam wszystkie linki na dole, jeżeli chcecie więcej filmów z Shein'em, pamiętajcie o tym, żeby w nie klikać, bo oni patrzą na klikalność i na pewno będą chcieli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o aferę Shein, no tak jak mówiłam, nie zabieram głosu, to było wiadomo od samego początku. Ci, którzy po prostu wiedzieli, no to wiedzieli, jak to wygląda. Zresztą większość tych wszystkich firm, które są... niestety postępują w ten sposób, a nie inny. Tyle. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się oczywiście w kolejnym filmie. I tak. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to czekam na Was w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Wiecie, że to pomaga. A jeżeli chcemy, żeby po prostu, wiecie, fajne filmy poszły dalej w świat do dziewczyn plus size, to musimy sobie pomagać. Tyle. Życzę Wam udanego dnia. A nawet tygodnia. See ya!